W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak tysiącem wojska zdobyć prowincję z fortem. A tak na serio, to jak najskuteczniej zjednoczyć Japonię, wytłumaczę wam też ukryte mechaniki religii Shinto. Awe, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiaj zagramy sobie Japonią, a w zasadzie jedną z nacji z tego regionu. Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka będziecie chcieli zobaczyć dalsze 50 lat rozgrywki Japonią, 1500 lajków i nagram odcinek. Japonia jest to unikalny region do grania w Europie Universalis 4, podobnie do Holy Roman Empire, które znajduje się w Europie Centralnej. Japonią rządzi szogun, w tym wypadku Ashikaga na starcie rozgrywki. Podlegają mu poszczególni daimyo, których jest kilkadziesiąt i warto jest tutaj zwrócić uwagę, że każdy z daimyo ma swoje idee, różne od pozostałych. Jakby co, Ainu nie zalicza się do szogunatu, jest to osobne państwo i nie jest zależne od szoguna. Do najciekawszych nacji w regionie zalicza się oczywiście Ashikaga, która może w łatwy sposób zjednoczyć Japonię. Shimazu, zdecydowanie najmocniejszy kraj militarnie w regionie Japonii, dużo bonusów do armii, które są mega przekoksane. Doskonały kraj do PvP. Drugi kandydat to raczej kraj najczęściej wybierany przez wszystkich graczy, którzy grają. Oda. Dobra mieszanka bonusów militarnych, jak i do podboju i rozwoju gospodarki. Ciekawą alternatywą będzie So, która po kilku miesiącach zmienia się w Republikę Piracką, jeśli tego chcemy. Wracając do szoguna. Jest on władcą wszystkich daimyo w danym regionie, każdy podlega mu jakby w formie wasala, ale ci wasale nie wliczają się do naszych relacji. Podobnie jak w Holy Roman Empire tuż przed jego zjednoczeniem. Mamy unikalną formę rządu szogunat. Nie ma on jakichś fajnych bonusów, dodatkowy dyplomata, żeby łatwiej zarządzać naszymi daimyo. Są oni troszeczkę nielojalni jak na taką liczbę, ale też unikalna jest taka fajna rzecz tutaj, że raczej nie kumuluje się ich siła. Jako szogun w stosunku do daimyo mamy szereg opcji, którymi możemy zarządzać. Do najciekawszych należy kradzież generała. Jeżeli któryś z naszych daimyo ma generała 666, możemy go zabrać. Możemy spalić ich stolicę i przenieść development ze stolicy naszego daimyo do naszej stolicy. Albo jeżeli jakiś władca naszego daimyo nam podpadł, możemy go zmusić, żeby popełnił rytualny seppuku. Jako szogun w zasadzie musimy anektować naszych wasali, a nie podbijać ich. Zobaczcie, w momencie kiedy chcemy atakować naszego wasala, dostajemy duże kary do stabilności. Jest jednak od tego wyjątek. W momencie, w którym jakiś nasz daimyo urośnie do 10 prowincji i więcej, dostaniemy na niego odpowiednie casus belli annex daimyo. Oczywiście, they are our subject i w tym momencie tracimy 3 punkty stabilności, ale możemy podbić jego prowincję. Niestety potem się uwalnia i będziemy musieli już w normalny sposób podbijać jego ziemię. Jako szogunat macie też 3 decyzje unikane dla waszej formy rządów. Pierwsza militarna, dająca wam więcej manpowera, zwiększające wasz force limit, a zmniejszające te statystyki u waszych daimyo. Kolejna, zwiększająca diplomatic reputation, co powinno troszeczkę ułatwić wam kontrolowanie waszych subjectów. I ostatnia, zmniejszająca liberty desire, moim zdaniem najsłabsza ze wszystkich, i nie ma sensu tego klikać. Po integracji wszystkich daimyo lub ich podbiciu możemy zjednoczyć Japonię. I tak, uwaga, japońskie idee są średnie i o ile są lepsze od Ashikagi, to od wielu pomniejszych daimyo już nie są, więc za każdym razem warto jest je porównać sobie. Jako jeden z daimyo natomiast waszym celem będzie albo wyzwolenie się spod władzy szoguna, albo przyjęcie Kyoto i samemu stanie się szogunem. Każdy daimyo ma też unikalną formę rządu, zwiększające morale, zwiększające infantry combat ability, co już pokazuje, że macie silniejsze wojsko od waszego szoguna. Minusem jest to, że w wojnie o niepodległość wszyscy pozostali daimyo będą waszymi niestety przeciwnikami. Chyba że zawrzecie z niektórymi sojusze, poprawicie relacje i dopilnujecie, żeby nie przepadali za Ashikagą, wtedy staną w tej wojnie z szogunem po waszej stronie. Żeby stać się niepodległym, musicie kliknąć opcję Grand Independence, co zmienia waszą formę na niepodległego daimyo. W zasadzie jest to samo, tylko z dużym minusem do gaveringu. Jeżeli w wyniku wojny przyjęlibyście Kyoto, forma waszych rządów zmieni się automatycznie na szogunat i stajecie się nowymi władcami Japonii.
Jako, że też staram się wam pokazywać jakieś dziwne exploity, no to zobaczcie, na początku rozgrywki Japonia, wszystko tu jest daimyo, jest szogunat, ale kiedy zrobicie taki myk, że zmienicie na ostatnią zakładkę, powrócicie znowu do pierwszej, no to jest, nie jesteście daimyo, tylko jesteście normalnym wasalem. Tak samo Ashikaga nie jest szogunatem, ale normalną monarchią i na przykład możecie sobie zmienić na independent daimyo, co jest dość śmieszne, będąc szogunem. To taka ciekawostka. Ja zagram Odą. Jak mówiłem, jest to mój ulubiony daimyo, albo w skrócie będę też nazwał te kraje OPM, czyli One Province Minor, czyli kraj z inną prowincją, tak na polski. Na starcie rozgrywki w zasadzie jest to jeden z tych krajów, w którym możemy ustanowić najbliższych naszych sąsiadów na rywali. Zwłaszcza tych, którzy z nami graniczą bezpośrednio i mają mniej niż jedną prowincję. Kraje takie jak Uetsegi, jeżeli coś tutaj przeinaczam, to przepraszam, Yamana, Hosokawa, to są jedne z najlepszych daimyo, których możecie ustanowić na waszych sojuszników. Kraje, z którymi chcecie unikać wojen, to te, które mają fortece. Dlaczego? Bo jak możecie zauważyć, wojska macie mało, a do oblegania fortecy w prowincji ze stolicą potrzeba 9 tysięcy wojska, a oto na samym początku rozgrywki dość ciężko. Przywileje bierzemy standardowo po każdym punkcie z Monarchy Points, tańszych doradców, chociaż na początku za dużo ich mieć nie będziemy, oraz bonusy do lojalności i wpływów u każdej ze frakcji. Odzie zostaje minimalnie jeszcze prowincji, więc nie musimy wcześniej dewować, możemy sprzedać Sales of Title do końca, wtedy jesteśmy praktycznie na zerze, odbieramy prowincję. Ale tak, wcześniej dewując ten jeden raz, najlepiej za punkty dyplomatyczne, odbieramy ziemię i dzięki temu mamy ponad 5% wpływów i tylko 20 punktów autonomii nam rośnie co miesiąc. Jako Oda będziemy potrzebowali balansu pomiędzy punktami militarnymi oraz administracyjnymi, możemy troszeczkę zaniedbać dyplomatyczne. Na pewno potrzebujemy doradcy z moralami, będziemy dużo wojenko, czyli na początku rozgrywki, a z czasem może i zatrudnimy do punktów administracyjnych doradcę. Co do floty, wydzielamy wszystkie okręty poza galery, galery nam się przydadzą, je zostawiamy. Wszystkie pozostałe okręty sprzedamy za chwilę okolicznym nacjom. Nie przejmujcie się, że wasz income będzie na minusie, bo realnie taki będzie przez najbliższe 20 lat rozgrywki. I tyle. W najgorszym razie pójdzie planowany bankrut po zakończeniu jednoczenia Japonii. Bardzo ważne jest to, żeby jako ja Oda mieć dobrego generała. 5 w szoku to jest bardzo dobry generał i takiego jest lepiej sobie zostawić. Jeżeli wam się nie trafi, no to oczywiście możecie albo zresetować podejście, albo jeżeli uważacie, że was stać, no to zatrudnić jakiegoś najemnego, bo też całkiem nieźli są. Tych najemników tutaj zrekrutuję, ale dopiero po pierwszych wojnach, kiedy nasz force limit się zwiększy do 8000. Inaczej będziecie płacili gigantyczną karę i na pewno wpadniecie w spiralę zadłużenia. Lecimy z pierwszym sojuszem do Yamane, spróbuję też z drugim sojuszem do Hosokawy, leci tutaj Royal Mariage i spróbujemy zaraz poprawić z nimi relacje, żeby mi wpadł ten sojusz. Niestety mam pecha i Uesegi mam na rywalu, ale nie zamierzam ich czynić naszym rywalem. Dorekrutowuję, o dziwo, nie 1000, nie 2, ale 3000 wojska. Tak, lekko ponad limit. Jeżeli idzie o handlarzy, tutaj za dużo nie porobicie, możecie mieć tylko i wyłącznie jednego na kolekcie, pozostałych możecie wysłać, ale nic wam to nie da, ale w sumie nawet tutaj będzie lepiej. Ashikaga chętnie kupi nasze okręty, lub Korea. Warto też wysłać Royal Mariage do Ashikagi i poprawiać relacje z Ashikagą. Nie wiem, czy to jest gdzieś w mechanice wytłumaczone, czy też nie, nie znalazłem na ten temat informacji, ale ogólnie panuje takie przekonanie, że jak macie dobre relacje z Ashikagą, to szogun nie będzie zabijał waszych władców za toczenie wojen, nie będzie wam kradł generałów, ani jest spora szansa, że nie wypowie wam wojny, póki nie urośniecie znacznie więcej niż 10 prowincji. Ja tam wolę się tego trzymać i zauważyłem, że rzeczywiście tak jest. Raczej nie ma co się przejmować zerwaniem sojuszu z Shibą, nie jest totalnie potrzebne. Okręty, które wrzucam od razu do budowy, no to galery do limitu 7. Warto zwrócić też uwagę, że tutaj wszystkie te morza, które są przy Japonii, to są Inland Sea, czyli morza zamknięte,
i nasze galery mają bonus do walki. No to teraz czas wybrać rywali, poszukajmy jakichś, zobaczmy kto z kim i jakie sojusze ma. Nie patrzmy na nastawienie innych daimyo, wybierzmy najłatwiejsze cele. Wiele osób popełnia błąd i jednoczy bardzo szybko Japonię. Nie należy tego robić. Na początku trzeba się skupić właśnie na wojnach z waszymi rywalami, tylko o kradzież punktów na Shoustrange'u. Pierwszym moim rywalem będzie Kitabatake, jakkolwiek się to wymawia. Mamy możliwość rozpoczęcia Sengoku, jest to unikalne Casus Belli, które pozwoli nam zająć tą jedną prowincję po zmniejszonych kosztach agresywnej ekspansji. Jednakowoż lepiej jest polecenie Humiliate Rival Casus Belli. Otomo nie wzywamy osobno, nie ma co najmniejszego sensu. Lecimy po prostu na ich stolicę i wygrywamy wojnę. Tutaj gra nas informuje o mechanice Onin War oraz Sengoku Jidai, która trwa do 1475 roku. A, i przypomniało mi się, religia Shinto, 10% morali, super, i bardzo skomplikowana mechanika incydentów, o której sobie opowiemy później. Bo szczerze mówiąc, ona jest na tyle głupia, w sensie nie jest wytłumaczona w grze w ogóle, a warto jest ją poznać i niestety bez wejścia na Wikipedię się tutaj nie obejdzie. Ja postaram się to wam jakoś wytłumaczyć, jak krowie na rowie, jak sypkowi z podbloku, czy coś takiego. Z tego co widzę, boty raczej unikają starcia z nami, siedzą na swojej wyspie i nic więcej. Jeszcze możecie mi zarzucić teraz w komentarzach, że czemu nie wziąłeś więcej rywali, więcej wojen naraz. Sprawdziłem to przed chwilą, raczej pozostałych rywali, których mogę wziąć, każdy ma po kilka sojuszy i byłyby to znacznie większe wojny, dlatego nie toczę teraz dwóch albo trzech wojen naraz. W innym wypadku już by te wojny leciały. Jednego dyplomatę wysłałem, żeby poprawić relacje z naszym sojusznikiem, a drugiego wysłałem do poprawienia relacji z Ashikagą. Z jakiegoś nieznanego mi powodu flota przeciwnika siedzi w porcie, więc skorzystam i przyspieszam proces oblegania. Tak, właśnie cała Japonia rozpoczyna wojnę, więc za chwilę może się okazać, że w kolejności drugiej turze zacznę atakować właśnie kolejne więcej krajów naraz. Wojnę kończymy robiąc Shoustrange. To daje nam po 100 każdego rodzaju Monarchy Points oraz 30 punktów Power Projection. O, i patrzcie, stało się to, z czym mówiłem, Pirate Daimyo, Republika Piracka i możecie się bawić, ale nie jest to łatwa gra, ogólnie powiem wam. Ale za to łatwe i przyjemne są promocje na niebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Biorę kolejnych rywali, Togukawę oraz Tekadę. Z tego co widzę, ich sojusznicy w większości nie odpowiedzą. A na początku najlepiej jest poczyścić tutaj ich fortece sojusznicze. 2000 wojska na nasze 6000 to nie ma żadnych szans. I w wojnach możecie albo szybko kończyć, white peaceując. Wystarczy najczęściej, że staniecie i będziecie oblegali prowincję, plus blokada morska. Możecie wtedy bez problemu zrobić white peace'a, bo zobaczcie, starczy nam na to warscora. Raczej na pieniądze nie. Jeżeli chcecie dłużej o 20 golda grać, no to już wasza sprawa. Ja raczej uważam, że to nie jest gra warta świeczki, więc leci tutaj white peace. No 40 golda to już lepiej, więc tutaj poczekam. Trochę mnie śmieszy, że 4 galery naprawdę dają mi przewagę na tych morzach. Większość przeciwników ma po 2 galery i dlatego chowa raczej się po portach. Bot jakoś nie łączy swoich sił. Jeśli przeciwnik przyjdzie do waszej prowincji, będzie ją oblegał. Local defensiveness, jak najbardziej na propsie. Kolejny showset, kolejne 300 punktów. No i zobaczcie, tylko weszedłem, kolejna wojna dopiero się rozpoczęła i może lecieć white peace. No, czasem trzeba będzie wcześniej zniszczyć armię przeciwnika, żeby z nami white peace'ował. Ale w sumie tutaj to już możemy podzielić, powinno starczyć. Misji, która oddaje wam 25% autonomii, nie bierzcie, bo my za chwilę będziemy ostro dewowali. Właśnie po to zbieramy te punkty, żeby za chwilę bardzo, ale to bardzo zdewować naszą stolicę. Jako Oda mamy bardzo dobry trade goods, local trade power plus 10% oraz dice, które mają koszty plus 4 dukaty. Jest to bardzo dobry trade goods, który mocno zwiększy nasz income. Minusem jest to, że nie mamy żadnego trade center w regionie dla nas. Ten najbliższy niestety naszego nie dotyczy. Szkoda, ale tak czy siak jest to bardzo dobra prowincja do dewowania. Farmlands, bardzo dobry trade goods, więc chcemy ją zdewować. Zrywam sojusz z Hosokawą. Jest spora szansa, że to będzie mój kolejny kraj do zaatakowania, tylko trzeba będzie zrobić Casus Belli. Nie mają żadnych innych sojuszników, a mają dużo prowincji, które łatwo będzie nam zdobyć. Administracyjną technologię jak najbardziej. Możemy rozwinąć w sumie jeszcze stabilność, zaraz weźmiemy, bo o tym zapomniałem, że to powinien być nasz pierwszy odruch, ale akurat w tym przypadku to też małe ma to znaczenie, bo bardzo często
często nasza stolica będzie w jakiś sposób oblegania. No i wyjebiście, technologia wzięta, 12 innowacyjności mamy, leci trzeci show strength i na ten moment już mamy ile? 900 punktów. O, a wygląda to, że mogę jeszcze jednego zrobić. Hatakeyamy nie chce raczej atakować, bo to ma aż dwie fortece. Byłby z tego naprawdę dobry sojusznik i w sumie wiem już, kogo wezmę na mojego sojusznika. Dobrym celem wydaje się Imagawa, tylko że w tym momencie toczy jakąś wojnę, więc chwilę poczekam. Jeżeli tylko skończą tą wojnę, to leci z nimi wojna właśnie też o Soul Strength kolejny. Ej, dałbym głowę, że Uesugi miało fortecę kiedyś. Tutaj zdecydowanie wezmę 80 golda. I 7-letniego trusa, bo widzę, że będzie fajnie zdobyć ten kraj. Tutaj się coś zmieniło, wybaczcie, że się pomyliłem, ale byłem pewien, że tutaj jest forteta. I ostatni show strength leci. No to 1200 punktów monarchy points zdobyte. Bardzo dużo. O, możemy też wziąć misję zwiększającą naszą dyscyplinkę. O, widzę, że z moim sąsiadem mogę stoczyć wojnę Sengoku, co też robię o te dwie prowincje. Nie przejmuję się wojną sojusznika, naprawdę mam na nią wyrąbane. Za 2 lata Hosokawy będziemy mogli atakować, więc zaraz tutaj będzie szedł Build Spy Network. A nie, ja tu będę graniczył, wyjebiście. Dobra, możemy też zacząć dewować naszą stolicę. Już troszeczkę to zrobiłem, bo miałem tylko misję do wykonania. W sumie dla mnie najważniejsze to będzie dyplomatycznie tutaj ją zdewować. Dopiero w drugim stopniu militarnie. No, dzięki temu będziemy powoli wprowadzali renesans za adminki. Jeżeli chcecie, to dewujcie. Ja jestem zwolennikiem niedewowania za te punkty. Tym bardziej, że zaraz będziemy mieli trochę prowincji do korowania. Nasze pierwsze zdobycze terytorialne, które musimy teraz skorować. Do nadchodzącej wojny przyda nam się doradca z moralami do marynarki. Okres pokoju mi minął, atakujemy mojego byłego sojusznika. Trudno, mamy Royal Mariage, jeden punkt stabilności mogę stracić. W tym wypadku ostrzelam fortecę. Jak przeciwnik wam wejdzie na fortecę, tutaj bez większego wypadku powinniście ich przepchnąć, zwłaszcza, że macie dobrego generała. No chyba, że nie macie, to macie problem. A teraz lecimy zająć jak najszybciej prowincję Hosokawy po tych przegranych bitwach, bo jest spora szansa, że jego przeciwnicy zaraz się zdesantują nad wszystkie jego prowincje. Wielka bitwa morska, ale to są galery przeciwko transportowcom, więc no, wielka wygrana nasza. Zdobyczne okręty modboluję, postaram się je sprzedać po wojnie. No i super, udało mi się wprowadzić renesans. Ale mnie stać na to. Zdobywam całą Hosokawę. Tak, duża agresywna ekspansja, ale mam na to wyrąbane. Mamy 8 prowincji, więc jeszcze cesarz raczej nas nie zaatakuje i jesteśmy bezpieczni. Teraz odmobolowuję statki, które zamierzam sprzedać, a te, którymi zamierzam dalej grać, wracam do portu i je będę tam trzymał na moodballu. I tak, możemy mieć nowych rywali. Uesugi bez dwóch zdań już jesteśmy w stanie pokonać, więc bierzemy. I jeżeli Shiba jest w stanie być naszym rywalem, to aż się to prosi o wojnę za rok. To musi być nasz rywal i musimy zaatakować za rok na Show Strength. Dzięki w zasadzie Show Strength też zobaczcie, że udało nam się zdobyć 100 punktów Power Projection już dawno temu. A 100 punktów Power Projection to następujące bonusy gigantyczne oraz jeszcze dodatkowe Monarchy Points co miesiąc. I już mamy stolicę, która ma 46 deva, bo jeszcze oczywiście o tym wam zapomniałem powiedzieć, że cały czas centralizuje tego deva. Co nie jest może jakoś super dla naszej Japonii przyszłościowo, ale tu jest inny bardzo bogaty kraj, którym się zajmiemy za jakiś czas. Mogę też już polecieć pierwsze idee i w zasadzie na Japonię bym dał 3 buildy. Pierwszy i oczywisty, podkolonizacje eksploracyjne, ekspansywne, dotarcie do Ameryki Północnej, ale uwaga, tylko Meksyk i zachodnie wybrzeże. Dodatkowo region Filipin, Malaki oraz cała Oceania. Drugi build to dyplomatyczne, ofensywne, humanistyczne, tutaj mogą być zamiennie religijne, do dopełnienia administracyjne. Jest to build pod masakrycznie szybki podbój Mingu oraz dalszą ekspansję w kierunku Indii. Jest to build idei, którym ja będę grał, a jeżeli lubicie grać spokojnie, poddewowanie, no to oczywiście innowacyjne, ilościowe, ekonomiczne, handlowe i na końcu militarne, jak jakościowe. No i wyjebiście, kolejny Humiliate leci. Za chwilę zabieramy manpower z profesjonalizmu i raczej jest to już też moment, w którym mogę sobie pozwolić na dodatkowe 6000 tej najtańszej armii. No chyba, że weźmiemy pana. Nie, dobra, nie bierzemy jego. No i mamy pierwszy incydent i teraz tak, to jest powiązane ściśle właśnie z waszą religią i muszę wam to wytłumaczyć, jak to działa.
tutaj. W tym celu, i niestety tego nie unikniecie, musicie wejść na Wikipedię. Pierwsza zakładka Shinto Events, druga zakładka Eastern Dominations i tutaj musicie wybrać sobie religię Shinto. Przez całą grę Japonią macie do czynienia z 8 wydarzeniami, które mogą zajść, ale nie muszą. Wymagania są właśnie podane w informacjach o danej religii, co musi zajść, żeby pojawił się neokonfucjonizm, Tanban Trade i tak dalej, czy też wokół Pirates, którzy akurat się u mnie pojawili. Jak doprowadzicie, że odpali wam się ten, który chcecie, albo odpala się ten, który w danym okresie może się tylko odpalić, tak jak w przypadku wokół Pirates, wybieracie sobie ten event i przechodzicie do wszystkich możliwych rzeczy. I tutaj powiem wam szczerze, jest trochę zabawy. Im tak można się w tym pogubić. W przypadku wokół Pirates po kolei, po jakimś czasie będą pojawiały wam się incydenty wokół Pirates and the Bahan Trade, Reaction to the Woku i Pirates Stronghold in coś tam. Wybierając konkretne decyzje z eventu, tak jak w przypadku wokół Pirates, możemy spowodować, że dostaniemy 2 punkty w kierunku izolacjonizmu, albo tutaj 3 punkty w kierunku izolacjonizmu na koniec incydentu. Potem pojawi się kolejny event i on nas może pokierować albo plus 2 punkty, albo nas cofnąć o 1 punkt w kierunku izolacjonizmu. Trzeci event ruszy nas dalej plus 1 w kierunku izolacjonizmu, albo plus 2. Oczywiście każda z tych decyzji, oprócz ruszania nas w kierunku izolacjonizmu albo cofania go, no daje nam jakieś minusy albo jakieś inne plusy. Więc trochę tych informacji tutaj jest, nie wszystkie niestety widać. Ostateczny event i informacja zależy właśnie od tego, ile tych punktów sobie nazbieramy. Jeżeli nazbieramy mniej niż 3, zakończymy następującym eventem cały incydent wokół i nasze statki dostaną 20 ship durability i wydarzy się coś jeszcze, ale to za chwilę. Jeżeli zakończymy mając więcej niż 3, ale mniej niż 8, dostaniemy 20% trade efficiency. Jeżeli będziemy mieli przynajmniej 8 punktów, dostaniemy 20% provincial trade power modifier. No 50 lat każdy z nich. I okej, byłoby fajnie, ale to jeszcze nie wszystko. Musimy jeszcze patrzeć na jedną rzecz. W zależności od zakończenia i rodzaju eventu końcowego zostaniemy popchnięci w kierunku polityki otwartych drzwi, albo polityki zamkniętych drzwi, albo pozostaniemy bez zmian. A całe przepychanko widzimy w zakładce religijnej. Początkowo mamy politykę na pierwszym poziomie. Jeżeli zaś pójdziemy w kierunku open, no to cofnie nas do poziomu zerowego. Jeżeli pójdziemy w kierunku closed, no to przejdziemy do poziomu drugiego. Bez zmian zostajemy na pierwszym poziomie. Myślę, że wszystko jasne. I żeby nie było, że przecież wszystko jedno, bo tutaj są jakieś różne bonusy, to no nie, przykład industrializacji dostajemy na 50 lat 15% good produce nationality, 10% developmentu zmniejszonego, albo 10% koszty technologii są zmniejszone. Są to potężne bonusy na 50 lat. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiale wytłumaczyłem, bo jednak mechanika religii Shinto jest najbardziej skomplikowaną mechaniką religii w grze. To już nawet nie wiem, ile kolejnych darmowych punktów dostanę. Wezwijmy sojusznika, niech zrobi przynajmniej część roboty za nas. Fokus zmieniam raczej na administracyjne, będę dużo potrzebował korowania. Robię też claimy na kolejne cele. Claimy robię tylko po to, żeby przyspieszyć proces korowania tych prowincji. What the fuck? Czemu to się zmieniło na Konfucjan? W sumie nie obchodzi mnie to. No i w zasadzie od tego momentu można przyjąć, że naszym celem jest tylko i wyłącznie podbój. I raczej nie użyjemy już kolejny raz Show Strength. Dlatego możemy spokojnie pozwolić sobie na korowanie tych prowincji. Nie robiłem tego, żeby nie stracić tych moich rywali, których przed chwilą atakowałem. Bo po tych wojnach no tylko moi sojusznicy mogą nimi być. A nie chcę tego robić, przynajmniej nie teraz. Najgorsze są bunty na Japonii, ale realnie ich w żaden sposób nie ominiemy. A najgorsze, co możecie robić na Japonii, to zwiększać autonomię. Nie chcecie tego robić. Nie no, oczywiście musieli wziąć ten sojusz. Trudno. A dość z przyjemnością zobaczę tego stack wipe'a. W sumie widzę, że oblegają fortecę tą.
poczekam, aż ją zdobędą, wygrają wojnę i wtedy ja ich zaatakuję i przejmę fortecę dla siebie. Padli, padli! Warto też sprawdzać, kogo zaczyna zjadać Ashikaga, bo już widzę, że parę krajów znikło z mapy. Shimazu też atakujemy i mamy więcej niż 10 prowincji. Od tego momentu Kyoto może nas zaatakować, ale cały czas trzymamy relacje na plusie i pilnuję tego, więc zobaczymy, czy mnie zaatakuje za chwilę, czy też nie. Spróbuję podbić jeszcze te następujące nacje. Jeżeli mi się to uda, wezmę moich dwóch obecnych sojuszników na rywala i spróbuję jeszcze raz zrobić show strength, ale to zobaczymy. Lecimy wojnę z Tekadą i sojusznikiem, no i mamy wynik, w który celowałem. Niestety w wyniku tych wojen tu wszędzie autonomia będzie po prostu gigantyczna na Japonii. Ja osobiście odpalam te edykty, zmniejszam minusami i tak dalej, żeby jak najszybciej autonomia nam spadła. I kolejny daimyo zjedzony. Kolejny zjedzony również. Jako rozwinięcie z ery przyda wam się dodatkowy bonus do walki albo dodatkowy poziom, jeżeli idziecie w kolonie. Ech, i tuż przed zaatakowaniem straciłem rywala. Mogłem nie brać technologii. Lecimy z moim przeciwnikiem, tylko ze złym Cassius Belli. Trudno, już kliknąłem. Ech, no i niestety nie udało nam się za życia jednego władcy podbić Japonii, ale byliśmy blisko. No i w zasadzie został tylko nasz sojusznik oraz Ashikaga. Minus 300 agresywnej ekspansji. Wojny mi nie wypowiedział. Więc jest całkiem nieźle. Japonię mamy praktycznie całą podbitą. Zarabiamy, mamy 1000 golda zapasu, technologię do przodu, 30% innowacyjności. Przed finałową wojną z cesarzem nie ma co się spieszyć. Dobrze jest odłożyć sobie trochę punktów administracyjnych na podniesienie waszej stabilności, bo jednak minus 3 to jest dość sporo. Jak i pokorowaniu wszystkich prowincji i tak dalej. Chyba, że idziecie pod kolonię, to wtedy możecie się spieszyć. Chyba mam dobry moment na zaatakowanie Ashikagi, bo całe jego wojsko tutaj się znajduje, więc jak żeby to powiedzieć... Serio, w ogóle mi to nie przeszkadza, a łatwa wojna. No i mamy to. Zdobywamy wszystkie prowincje oprócz jednej, którą mi podwalił mój sojusznik. Ale go integrujemy, więc nie ma z tym większego problemu. Bierzemy coś golda i niestety stajemy się szogunem, bo bycie Independent Daimyo z tą karą to jednak jest duży ból, więc nie chcę tego. Możemy też teraz zjednoczyć Japonię, co zmienia nam formę rządów. Szogunat zostaje rozwiązany, dostaliśmy wszystkie prowincje oprócz tego naszego sojusznika. Jego zaraz podbijemy. I nie, Boże, nie klikajcie, że chcecie idei japońskich. Ody są znacznie lepsze. I na nich też zostaniemy. Od razu jesteśmy Great Powerem, 335 punktów deva. Będziemy mogli to podbić. Naszym rywalem staje się Korea, nic w tym dziwnego, bo po zjednoczeniu naszej wysepki, no, musimy dalej atakować Koreę. Dzięki tej misji dostajemy sporo claimów. Problemem jednakowoż jest to, że Korea jest pod protektoratem Mingu i trzeba wybrać odpowiedni moment do zaatakowania tego kraju. I jeżeli mam być szczery, nie musimy się z tym wcale spieszyć, lepiej jest teraz poczekać, zbudować gospodarkę naszego kraju, poobniżać autonomię, pobudować budynki, zrekrutować armię i dopiero wtedy wziąć się za Koreę. Co nie zmienia faktu, że i tak mamy bardzo dobrą pozycję startową, mimo iż można było to zrobić szybciej. Na naszego byłego sojusznika szykujemy claimy. Dalszy etap to budowanie ekonomii. Zaczniemy od centrów handlowych. O, serio, dewa nie ma. No to dewujemy. Następnie budynki handlowe, marketplace'y. Warto też wspomnieć o tym, że Japonia ma trzy monumenty. Górę Fuji, jakiś tam zamek oraz jakiś tam pałac. I z tych wszystkich monumentów tylko pałac jest warty uwagi. Pozostałe monumenty aż takich fajnych bonusów nie dają. Ten był kiedyś fajnym exploitem, że dawał minus 20 deva na wszystkich prowincjach posiadanych, no ale niestety naprawili, a cały ten obszar do dewowania też tak średnio się nadaje. Gdyby to zrobili przynajmniej na Japonię, to byłoby super. Niech was nie kusi też klikanie tych misji, zwłaszcza na construction cost i time,
bo chcecie to kliknąć w momencie, kiedy podbijecie cały Ming. Japonią też można spokojnie pokasować wszystkie fortece, które posiadacie, bo cały system fortec na Japonii warto troszeczkę inaczej rozstawić niż macie bazowo. Jako nową formę rządów raczej chcemy brać Eastern Plutocracy, która daje nam dodatkowego merchanta. On się nam przyda za jakiś czas. Trzecie rozwinięcie biurokratyczne, jak najbardziej lecimy w centralizacji i jeszcze szybsze obniżanie autonomii. A zobaczcie sobie, bot nie miał w ogóle wojska tutaj i dzięki temu zwykły tysiączek wystarczy, żebyśmy zdobyli fort, na który byśmy normalnie potrzebowali 6000 wojska. Co do budynków produkcyjnych, jak macie duże ilości pieniędzy, no to oprócz oczywistych dobrych dóbr, budujcie je tylko w zasadzie na jeszcze krowach, herbacie od czasu do czasu, cała reszta olać. Nie opłaca się na rybach, nie opłaca się za bardzo na grain w przypadku Japonii. Możemy też już zacząć się szykować do nadchodzącej wojny z Mingiem. To, co będziecie potrzebowali, to około 30 galer i ze 3 heavy shipy. O, jeszcze fajna misja na kolejne zmniejszenie autonomii. Jak najbardziej biorę. Dobra, i mamy okazję do ataku na Ming. Przeprowadził właśnie reformę, stracił cały mandat, co powoduje, że dość łatwo będzie się go pozbyć z tej wojny. A zobaczcie, jakie on ma kary! Gigantyczne! Atakujemy prowincję Jeju, Koreę koniecznie. Nie przejmujemy się tymi liczbami, nic nam to nie zrobi. Wręcz chcecie, żeby Ming wam się desantował na wasze wyspy. Nasz flagship o nazwie Nara jest gotowy. Jak zwykle działa, morale floty oraz szerokość pola walki. I lecimy przegonić floty przeciwnika. Topimy, jeszcze więcej topimy. Bul, 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 bul. Desantujemy nasze armie na Jeju, no i będziemy trzymali tą wyspę. I 24 okręty już na dno poszły.